będziesz taki pochylony? No, jak mam bo ja tak robię. Hej! Hej. Hej! Zaczynamy nowy tydzień od petardy. Mamy poniedziałek rano i idziemy właśnie zwiedzać perełkę Słowenii. Odwaleni jak szczury na otwarcie kanału, wiadomo. No jedyny mankament taki, który dzisiaj się pojawił, to pierwszy dzień mamy zachmurzone niebo i jest słaba pogoda do właśnie takich pięknych zdjęć, ale mam nadzieję, że coś z tego i tak wyciśniemy. Ja myślę, że tak czy siak będzie pięknie, także zapraszamy do oglądania. Dotarliśmy właśnie na wcześniej wspomnianą super miejscówkę, a jest to... Jezioro Bled! Właśnie w naszych trekkingowych outfitach robimy mały szczyt, małą osojnicę. W jedną stronę trwa to pół godziny, a na szczycie ma być piękny punkt widokowy. Warto iść. Proszę zobaczyć, przed nami bardzo ciężki odcinek, tak zwana Via Ferrata. Już są odcinki porobione, bo można naprawdę się wypierniczyć. Cały czas jest pod górkę, a teraz to już w ogóle. Ostatni fragment do szczytu to pierdyliard schodów. Okazało się, że te schody nie były ostatnim fragmentem, tylko prowadziły do takiej ławeczki widokowej, która jest aktualnie zajęta. A na szczyt trzeba się wdrapać jeszcze wyżej. Także idziemy. Właśnie wróciliśmy z ciężkiego trekkingu, a co za tym idzie, zasłużyliśmy bardzo na coś pysznego, słodkiego, co jest wielkim rarytasem właśnie w okolicy jeziora Bled. Jest to punkt kulminacyjny Bledu. Musimy spróbować czegoś, co wszyscy polecają. Już to widzę, jesteśmy blisko. Excuse me, can we sit here with a dog? You can sit anywhere you want. Okay. You can also sit upstairs if you want to sit. Słuchajcie, co odwaliliśmy. Byliśmy tak głodni tego smakołyku. No tak, wydawało nam się, że to tu. No i zamówiliśmy od razu dwie kremówki i kawki. I obracamy się do tyłu. A ta prawdziwa restauracja, najbardziej znana, jest tuż za nami, 30 metrów. I jak menu wygląda? Nie wiem, czy to jest to miejsce, bo to jest Devil Bled Cafe Bar. Zjedliśmy te kremówki, były naprawdę pyszne, mega słodkie,
ale postanowiliśmy zrobić porównanie. W takim razie, skoro nie trafiliśmy do tego punktu z tradycyjnymi kremówkami, tylko jakiegoś innego, to teraz idziemy tam, na tradycyjne, prawdziwe, z historią i z tajemną recepturą, którą mają tylko oni. Za gapowe trzeba płacić, więc trudno, chociaż ja już się zasłodziłam na maksa. Ja dam radę. Norbi wszystko da radę. W każdej ilości. Udało nam się nie bez problemów dotrzeć do tej oryginalnej restauracji, która serwuje te najbardziej popularne kremówki właśnie nad jeziorem Bled. Zostały one chyba po raz pierwszy podane w 1953 roku i od tamtej pory ponad 15 milionów ciastek zostało sprzedanych. Rocznie 500 000 ciasteczek tutaj sprzedają. Oh, yeah. Jesteśmy na tym parkingu płatnym, właśnie byłem zapłacić. Opłata to 15 euro za kampera plus po 2 euro opłaty turystycznej za osobę. Dostaliśmy po opłacie, czyli po opłacie 19 euro, dostaliśmy taką karteczkę. To wrzucamy po prostu sobie za szybę i możemy tutaj legalnie spędzić noc i nikt nie ma nas prawa wykurzyć. Hej. Staliśmy dzisiaj o bardzo wczesnej godzinie, co jest dla nas niezwykłe. Staliśmy o 5:30. Wcale nie dlatego, że wygoniła nas czy obudziła policja. Po prostu taki mieliśmy zamiar. I przyjechaliśmy nad jezioro Bochnińskie, żeby zobaczyć wschód słońca. Myśleliśmy, że już będzie dawno po wschodzie, a się okazuje, że jeszcze zza góry słońce nie wyszło. Także może nam się uda fajne zdjęcia porobić i fajne nagrania. Zdążyliśmy na piękny wschód słońca. Jeszcze mieliśmy chwilę czasu, żeby posprawdzać sobie ustawienia aparatu, jak to ogarnąć, żeby to było widać tak jak na żywo. My mamy wschód słońca tam, a apacz ma całe przedstawienie po drugiej stronie, gdzieś w oddali krówki. Jest zachwycony. Hej, nadal jesteśmy w okolicach jeziora Bochni. Tym razem przemieściliśmy się o kilka kilometrów. Zostawiliśmy samochód na parkingu płatnym 4 euro za 3 godziny, żeby zobaczyć tutaj wodospad Sawika. Wędrówka z parkingu do wodospadu trwa 20 minut i po pierwszych minutach spotkaliśmy bramki z informacją, że wejście na ten szlak do wodospadu kosztuje ponownie 3 euro za osobę. Także ja czekam, Norbi poszedł do auta z powrotem po pieniądze i będziemy się wspinać.
internecie znaleźliśmy informację o punkcie widokowym na jezioro. Miało zająć, cała trasa miała zająć 5-10 minut i miała prowadzić przez las. Kręciliśmy się tu po okolicy około pół godziny, bo nie mogliśmy znaleźć w ogóle wejścia. Udało się tylko dzięki włączeniu funkcji Street View w goglach i tylko dzięki temu tak naprawdę doszliśmy i jesteśmy na pięknym punkcie widokowym. Mamy już wieczór tego samego dnia, siedzimy w zupełnie nowym miejscu. W pięknym miejscu, z pięknym widokiem i bardzo chętnie byśmy Wam go pokazali, gdyby nie to, że leje deszcz i jest burza. Jak widać na załączonym obrazku, tutaj panikarz panikuje. Dziękujemy za oglądanie, cieszymy się, że byliście, że Was przybywa, bardzo mnie to cieszy, że dajecie znać coś tam w komentarzu. Teraz możecie napisać, które jezioro bardziej Wam się podobało, czy Bled, czy Bochni dzisiejsze. Dzięki za oglądanie, do następnego, pa! O, już tam słońce jest na górce. Zachodzi, chyba nie? No.